No witam, ja wyjechałem. No najciężej wyjechać jeszcze od siebie. To z tego, to tak człowiek tak niechętnie jeszcze. Ale im dalej od domu, tym może większe chęci do pracy będą. No wyjechałem dzisiaj ze względu na to, żeby być jutro w Bremen na wieczór, na noc tam i spokojnie w piątek od rana zacząć rozładunek i coś jeszcze załadować, coś podjechać. Bo auto zostało zgłoszone już do spedycji. Mam nadzieję, że coś fajnego mi znajdą. Znaczy, na pewno coś znajdą. Jeszcze nigdy mnie nie zawiedli, więc myślę, że i tym razem nie będzie źle. Z tego co wiem, to na rynku pracy nie brakuje. No i co? Zobaczymy, co się będzie działo podczas tej trasy. Mam nadzieję, kilometry będą grały. Nie wiem, na jak długo będę wyjeżdżał. Jeszcze nie mam tego w planach. Myślę, że do końca tego miesiąca, a zobaczymy jak się wszystko będzie układać. Więc pogoda fajna, wiosna przyszła, temperaturka niczego sobie, 25 stopni, przynajmniej w kabinie, klima chodzi. Jechać, pracować i nie narzekać. The next day. No witam, kolejny piękny dzień, chociaż troszkę wieczny. Nie zakładałem alarmu dzisiaj. No ale w sumie miejsce dosyć dobre, nade mną kamery, a stoję na miejscu dla inspekcji. No ale tutaj chyba zakazu żadnego nie ma. Znak jest, ale odwrócony w tamtym kierunku. A ja z tego co wiem, to zakazy to obowiązują za znakiem zazwyczaj, chyba że jest inaczej, ale w bok na pewno nie. Dobra, mniejsza. Przestałem, zostało tam pół godzinki jeszcze pauzy. I pomału trzeba będzie ruszać. Dzisiaj plan ambitny, dojechać na miejsce, do Bremen. Tam nocka i jutro z rana najlepiej, żeby coś tam zaczęli rozładowywać szybko. No choć mówię, no na Bremen mocno nie liczę, ale ostatnio nie było źle, nie? Może coś się poprawiło i zaczęli pracować porządnie. Dobra, jakąś kawę, śniadanko i pomału można ruszać. Later. Ładnie się pogoda poprawia, no wiatr dalej wieje, ale już nie tak silny. Ja jestem na Nevadzie, muszę naprawić nawigację, coś takiego mi wyskoczyło, komunikat, że Google Play zostało zatrzymane i nic nie daje, to ok, to już wciskam 2 dni i cały czas co chwila wyskakuje to, nawet kurczę z tego, nie wiem czy teraz by zniknęło, nawet widzicie, znikać nie chce. O, zniknęło. Ale o, i znowu się pojawiło. Tak czy siak, pójdę do gościa, niech to zerknie, może uda mu się to naprawić. A ja przy okazji wykąpię się, pójdę zapomniane zakupy zrobić. No i jadę dalej. Dzisiaj mam nadzieję w Bremen. Skończę robotę. No dobra. Zeszło się troszkę dłużej na Nevadzie niż planowałem, bo 1,5 godzinki. Jakiś poważniejszy problem był z tym moim tabletem. Się chłop trochę musiał pomylić. No ale wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Mapy do najnowszych zaktualizowane. Troszkę jeszcze muszę w ustawieniach swoich się pobawić, ale ja tutaj drogę akurat na pamięć znam, to póki co nawigacja nie jest mi specjalnie mocno potrzebna. Ale wiecie jak jest, kurczę, pojadę po Europie, to Na pewno się przyda, ale czy się drze, co? Następną skręć w prawo. Następną skręć w lewo. Cholera, nie wiem jak ściszyć to. Dobra, mniejsza. Najważniejsze, że z tego. Najważniejsze, że działa. Zobaczymy, no będę przyzwyczajał się jeszcze do tego TomToma. I zobaczymy co lepsze. Czy TomTom, czy właśnie te mapy. No nic. Jadę, kurde, jak tu ciasno teraz. No i co, ja muszę po rowach teraz pójść na czepu. Ja sobie wymyślił tędy wjechać. Nic. Ruch, jak widzicie, jest dosyć spory. Pogoda się poprawia. Wiatr już nie wieje aż tak mocny. Kurde, tych zwłok na szybie jest co niemiara. Zobaczymy, kurde, no mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze dojadę na miejsce, ale to już czas pokaże. A few moments later. No, trzeba dokarmić bestię. Coś koło 200 litrów powinno wejść.
sporo spalił, 28,8 mam spalanie w tej chwili. No ale wietrzysko straszne. I cena, no wiadomo, że jest wysoka, ale niższa nawet niż u nas. A jestem przy samej niemieckiej granicy, także tankuję troszkę paliwka. Myślę, że AdBlue też chyba doleję. Około 7 litrów powinno wejść. Zatankuję, a co, niech będzie, nie wiadomo na ile wyjeżdżam, ile będę jeździł, to AdBlue też potrzebne. No i jeszcze w Niemczech będę chciał gaz zatankować. No, bestia zatankowana. AdBlue weszło 6 litrów. Także na 206 litrów paliwa spalił 6 litrów AdBlue. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Tyle wziął, tyle trzeba było zatankować. Dobra, umyję może przednią szybę jeszcze, jakieś 15 minut pauzy wyjdzie. I ruszam dalej pod Berlinem. Zobaczymy, czy Shell otwarty ze stacją tą CNG. Later. No, jeszcze uzbroję się tylko w gaz. I można ruszać w daleką trasę. Spoko, cena jest nie najgorsza. Trochę się podskoczyła, no ale 1,08, także nie jest źle. Zawsze zwiększony zasięg. Ten zbiorniczek wcale taki duży nie jest. No zobaczymy, co z tym gazem dalej wyjdzie. Na razie trzeba tankować, jeździć, bo mówię, no to plus 700 km do zasięgu, to zawsze jest coś, nie? Dobra, tankuję, idę płacić i ruszam w drogę dalej. No i bestia nakarmiona. Takie tankowanie, to ja lubię 50 parę euro i pełne zbiorniki. Żeby za tyle dało się diesla zatankować. Aj, kurde, byłoby zajebiście. Muszę się zatrzymać na pauzę. Jeszcze 30 minut, ale to jeszcze kawałek podjadę i wtedy zobaczę, co tam mi na jutro przyszło mądrego. Na pewno ciężko, na pewno 24 tony. Ale gdzie, jak, po co i na co, to nie mam zielonego pojęcia jeszcze. No nic, najważniejsze, że jest robota i pewnie, kurczę, parę kilometrów uda się jutro jeszcze odjechać i na sobotę zostanie reszta. The next day. O, i mamy kolejny piękny dzień. Piąteczek, piątunio. Ja z tego rozładowałem się. Zaskakująco szybko poszło. Bremen, teraz jestem na załadunku. Mam już papiery, mam już instrukcję, gdzie mam jechać. I do Francji pod Marsylię. Zajebisty kursik, kurczę, to kilometrów troszkę zrobię. Bardzo dobrze. Teraz tylko znaleźć miejsce, gdzie mam to załadować. I to jest dobre pytanie, co tu mam zrobić. B to na pewno, nie? Kurczę, gdzie mam tu wjechać? No dobra, do przodu nie pojedziemy, więc na pewno trzeba skręcić tutaj. B. Szczerze powiedziawszy, chyba się zgubiłem. No ale nic, dobra, jadę. Na pewno się gdzieś tam odnajdę. No, zajebiście szybko poszło. Ziemia w workach, na paletach. Jeszcze milion pasów pospinać i można jechać do biura. Super, szybko poszło. Przyjechał po trzy palety od razu, ładował. Sympatyczny wózkowy, naprawdę oby więcej takich. W sumie fajna firma, naprawdę. Szybko, sprawnie, skutecznie. Dłużej mi chyba w biurze zeszło za papierami niż gościu mnie ładował. No i naprawdę, niezwykle miły, sympatyczny człowiek. Po angielsku rozmawiał, rozumiał, także sobie nawet troszkę o pogodzie pogawędziliśmy, nie? Dobra, spoko, ja spinam, bo też kurczę, tyle pasów trzeba nawalić, że jeszcze chwila się zejdzie na pewno. The next day. No, jest sobota. Ja stoję na dzikusie przed samym Luksemburgiem. No wiadomo, miejsc wieczorem nie ma nigdzie. Ale był spokój, cisza, także nie najgorzej. Taki odcinek wyjdzie.
krótki, no ale, ale zawsze coś, nie? Dobra, ja za chwilę pauza mi się kończy. Ruszam przez Luksemburg przelecieć. Korków nie ma, sobota, dzień ładny, przynajmniej się zapowiada, bo naprawdę słonecznie, nie jest jakoś upalnie, ale to bardzo dobrze. No i lecimy, no kurczę, trzeba i w sobotę trochę popracować, nie? Znaczy sporo trzeba popracować, bo się max 10 godzin, ile się da, tyle trzeba wyjechać. No i znowu tankowanie. W Luksemburgu, wiadomo, taniej. 1,74. Taki odcinek wyjdzie, nic nie robię, tylko tankuję auto, nie? O chuj, spoko. Najważniejsze, że duże kilometry i dużo paliwa potrzeba. A tutaj, że jest tańsze, to naprawdę oszczędność jest dosyć spora, bo jednak 25 centów na litrze to naprawdę dużo. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Dobra, tankuję i co, lecę dalej. A few moments later. No, udało się zatankować. Weszło 300 litrów. No niestety, te stacje, kurcze, są naprawdę nieprzystosowane do przyjęcia ciężarówki. No dzisiaj nie jest źle, bo dzisiaj jest sobota, nie ma ruchu. Ale w tygodniu tutaj zatankować to naprawdę trzeba artystyczną gimnastykę zrobić tym samochodem. I wjeżdżając na stację, blokuje oczywiście cały wyjazd. Z czego kierowcy osobówek są niezwykle zadowoleni, gdy muszą wycofywać ze stacji. Kurczę, nie wyjeżdżać na przelot, tylko trzeba wycofać. No nie, niestety, ja też muszę gdzieś zatankować. A tutaj widzieliście, paliwko jednak tańsze. A potrzebne jest potrzebne. No nie dosyć, że zostało mi jeszcze prawie 1000 km w jedną stronę, to jeszcze na pewno chciałbym, kurczę, coś pojeździć, coś popracować. Ora, dość biadolenia, robota czeka. A few moments later. No i co, sobota, popołudnie. Bestia stoi zaparkowana już, bardzo dobrze. Jak widać na dupach, nie ma miejsca kompletnie. Duży parking, podobnoż ostatni z bezpieczniejszych. Niedaleko Orange jestem. Jadę w kierunku Marsylii, także tam już z tego, co przynajmniej czytałem na opiniach map Google, no to reszta tych parkingów, no niestety, za mocne złodziejstwo. Tutaj też nie bardzo było gdzie zaparkować, ale jak to się mówi, ta miejscówka nie jest zła. Fajnie, dużo zieleni. Zbiornik paliwa mam z drugiej strony, także nieco bezpieczniej myślę, później alarm założę. No i co, będę tak sobie niedzielę tutaj koczował. Nic nie poradzę. Godzinka mi została. Jeszcze mógłbym coś tam godzinkę powalczyć, ale tak jak mówię, no poczytałem sobie opinię. Nie jestem jakimś starym wyjadaczem na Francji, to wolę polegać na opinii tych, którzy jeżdżą tu dłużej i mieli jakieś nieprzyjemności, opisali je. No i tak jak mówię, na stację Esso chciałem dojechać, no ale tam opinie były takie, że bardzo mocno kradną paliwo i włamują się do ciężarówek w nocy. Także wolałem sobie odpuścić emocji, a tutaj powinno być chyba w miarę dobrze. No zobaczymy. Aut jest naprawdę dużo. I jest gorąco, 28 stopni. O ja pierdolę! Spoko, przebieram się w jakieś spodenki, otwieram browarka i weekend. The next day. No dzień dobry, kolejny piękny dzień, niedziela. Noc minęła spokojnie, nawet się wyspałem, pozwoliłem sobie do 7 spać. Co w moim wypadku jest naprawdę bardzo długo. Trzeba rozbroić alarm. Raczej nic się tutaj nie działo. Parking oświetlony, fajnie. Także myślę, że spokojnie jeszcze noc przestoję. Dobrze nie pojechałem dalej, szczerze powiedziawszy. Tutaj naprawdę było fajnie, jeszcze jak w nocy się lampy zapaliły, to już całkiem się miło na duszy zrobiło. Spokój. Nic się nie stało przez całą noc. Jeszcze tylko zobaczyć, czy ktoś uprzejmy siodła nie odpiął. I dobrze jest. I co? Na stację pójdę zaraz. Mam nadzieję, że uda się
zapolować na bagietkę na śniadanie. No i tak pomaleńku będzie mijać niedziela. Start jutro rano, tak żeby na 7:38 być na miejscu na rozładunku. O, wracam ze stacji. Trochę się odświeżyłem. I trzeba jakieś śniadanie chyba zjeść. Bagieta jest na śniadanie niezbędna. Kawałek szynki do tego, sera. Mam bardzo dobre ogórki kiszone, swojskie. Także śniadanko będzie zacne. Dobra, do auta. Jak widać, dzionek się szykuje. Kurczę, zacny. Będzie gorąco. Roweru nie mogę ściągnąć, bo się złamałem niepotrzebnie na lewą stronę, żeby lusterka nikt mi z prawej nie zabrał. No ale nic, spacerek na pewno gdzieś tam sobie zrobię, żeby cały dzień w kabinie już nie siedzieć. No dobrze, za chwilę koniec tego nagrania. Dzięki wszystkim, którzy dotrwają do końca. Subskrybujcie, łapki w górę. Bardzo dobrze idzie. Spoko. Gorąc leje się z nieba. Jak widzieliście, parking fajny. A z drugiej strony takie przemyślenie. Co to jest, kurczę, cywilizowany kraj, cywilizowane kraje zachodnie, żeby człowiek się bał na parking jakiś wjechać, bo go kradną, potną, włamią się do kabiny. No przecież to Francja, Hiszpania, Anglia, to jest katastrofa, co się dzieje na parkingach i jakoś do tej pory nikt z tym nic nie robi. Za to pakiety mobilności, które mówią, gdzie mamy i kiedy odpoczywać, to bardzo dobrze potrafią wprowadzić, no ale niestety, wpływu na to ja jako takiego nie mam. W kupie siła. Dobra, mniejsza. Nie ma co tu biadolić. Trzeba robić swoją robotę i tyle, nie? Tak jak mówiłem, gorąc leje się z nieba. Bo jak nie ma postojowa, dzisiaj będzie napieprzać cały dzień. Zaraz idę na stację. Tam sobie Wi-Fi złapię ładne. No i co? Nie zapominajcie oglądać następnych nagrań. Nie zapominajcie subskrybować. A za chwilę podsumowanie tygodnia. No, w zasadzie to nie podsumowanie tygodnia, a połowy tygodnia, bo ja ruszyłem w środę o godzinie 17. No i jak widać, ponad 2,5 tysiąca kilometrów, to chyba nie jest zły wynik, nie? I co my na spalaniu mamy? No, spalaniu mamy 26,1. Cały czas ciężko, 24 tony, więc wynik moim zdaniem bardzo dobry, dla mnie się podoba. No kurczę, no na gazie przejechałem kawałek trasy, może ze 300 km to chyba wszystko, bo nie wiem, czy zużyłem połowę zbiornika. Nie, na pewno połowy nie zużyłem, bo dwie kropki dopiero zgasły, także na pewno nie przejechałem więcej niż 300 km na gazie. Także dafik bardzo fajnie po wymianie oleju. Nawet zaczął mnie chyba trochę palić. Takie moje odczucie jest. No 26 litrów, spoko, nie? Nie jest źle. No i dobrze, super. Oby tak dalej, oby nic się nie psuło, oby dalej robota się kręciła. Jeszcze raz, nie zapominajcie o subach i do następnego. Dzięki wszystkim. We'll be right back.